Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej w Giżyckiej Komarinie. Dzisiaj gościem w Giżycku jest pan poseł Paweł Papke, który na początku przedstawi cel swojej wizyty, opowie trochę o planach. Natomiast w drugiej części konferencji tradycyjnie pytania do mnie i do gościa. Ja też zrobię taki mały wstęp, jeżeli chodzi o zamierzenia miejskie. A teraz oddaję głos panu posłowi. Bardzo serdecznie witam w Giżycku. Dziękuję Panie Burmistrzu. Duże podziękowania z mojej strony, że umożliwił Pani i pomaga przy tym szkoleniu. Szkolenie jest zaadresowane do firm, do małych firm, małych przedsiębiorców i średnich, którzy mogą pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój swojej firmy, na podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Konferencja ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom z Warmii i Mazur Funduszu Usług Rozwojowych w ramach drugiego programu regionalnego operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. Przyjechałem dzisiaj z panem Miłoszem Dobrowskim, ekspertem do spraw funduszy europejskich, który przeprowadzi dla przedsiębiorców szkolenie. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj możemy spotkać. Tylko w skrócie, można pozyskać z funduszów europejskich do 100 tysięcy złotych i 80% tej kwoty może być zrefundowane i zwrócone przedsiębiorstwu z szeroko rozumianej Unii Europejskiej. Wszystkie szczegóły opowie nasz ekspert. Czekamy na przedsiębiorców. To jest jakby ten temat, który się dzisiaj spotykamy. Chciałbym też gorąco podziękować za kilka tygodni temu wspólnie zrobiliśmy szkolenia dla klubów sportowych. Właśnie ten projekt w Ministerstwie Sportu się zamknął. Wiele podmiotów działających na niwie sportu dzieci i młodzieży pozyskało dodatkowe środki. W przeciągu 3 lat przeszkoliliśmy moje biuro poselskie. Razem wspólnie z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego ponad 350 klubów. W tym roku cała kwota dotacji, która wpłynęła do naszego województwa warmińsko-mazurskiego, to jest 1 525 000 zł na dalszy rozwój sportu dzieci i młodzieży. Część beneficjentów jest tutaj w Giżycku, w powiecie giżyckim, także duże podziękowania za współpracę. I trzeci temat, o którym chciałbym wspomnieć, to oczywiście turniej siatkówki plażowej. Mój rodzinny pod moim auspicją. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Giżycka, aby już w miesiącu lipcu pojawić się na plaży miejskiej. Wspólnie będziemy organizowali turniej siatkówki plażowej, tak żeby zintegrować rodziny, znajomych, żeby fajnie się pobawić w tym pięknym sporcie, jaka jest siatkówka plażowa. Super, bardzo dziękuję. Z mojej strony chcę tylko zasygnalizować, że oczywiście 19 czerwca kończy się rok szkolny, ale nie kończy się praca w szkołach, bo wakacje z reguły są czasem, kiedy robimy roboty budowlane, takie najbardziej inwazyjne, żeby nie wyłączać szkoły z użytkowania czy przedszkoli. To pokrótce tylko chcę powiedzieć, że czeka nas sporo tych prac budowlanych. Szkoła Podstawowa nr 1 w środę rano podpisuje umowę z wykonawcą, z Giżycką Spółdzielnią Niegocin na termomodernizację praktycznie wszystkich budynków Szkoły Podstawowej nr 1, czyli będzie to duży budynek ten zabytkowy plus sala gimnastyczna, plus taki garaż, który zostanie poddany remontowi przez dewelopera, który po sąsiedzku będzie budował budynek i musi skorzystać z naszego gruntu, więc w zamian wyremontuje ten garaż. To duże zadanie polegające nie tylko na termomodernizacji szkoły w sensie ciepła, ale na zmianie wentylacji, remoncie kuchni, rekuperacji, zmiany czy modernizacji instalacji elektrycznej. Więc staramy się to zrobić jak najszybciej, żeby we wrześniu szkoła była dostępna. W Szkole Podstawowej nr 2 trwa w tej chwili termomodernizacja, czyli kończy się docieplanie budynków tych oświatowych, jak też sali gimnastycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 w zasadzie w zeszłym roku wszystko kompleksowo otrzymała i duży kompleks sportowo-rekreacyjny i też termomodernizację szkoły, więc w tym roku tylko remont korytarzy. A wracając jeszcze do jedynki, dzisiaj podpisujemy umowę na projektowanie boisk przy Szkole Podstawowej nr 1, czyli w zamyśle jest powstanie takiego kompleksu jak na Wilanowie, żeby ta szkoła miała swój taki kompleks sportowo-rekreacyjny, bo te boiska są już stare, zdewastowane, znaczy zużyte, asfaltowe, więc dobre wieści dla jedynki. Termomodernizacja, remont szkoły kompleksowy plus projektowanie boisk. W dwójce, w dalszej kolejności te boiska też będą doczekały się swojego remontu. W czwórce po termomodernizacji w zeszłym roku, w tym roku robimy remont dachu, wymianę schodów wejściowych i remont szatni, bo szatnie są zabytkowe chyba z 70-tych lat.
Więc szatnie doczekają się nowego wyglądu, nowoczesnego, wygodnego. Myślę, że rodzice i dzieci będą zadowolone. W siódemce remont korytarzy. W przedszkolach głównie stawiamy na wymianę instalacji w jedynce, instalacji wodociągowej, ponieważ ona jest zużyta. Natomiast w czwórce na bezpieczeństwo, czyli przedszkole numer 4 będzie wyposażone w specjalne, znaczy przede wszystkim zalecenia przeciwpożarowe będą spełnione, ale też myślimy o wprowadzeniu, i mam nadzieję, że to się wakacje nam uda, wprowadzeniu systemu identyfikacji wejść do przedszkola, czyli po prostu karty wejścia, kamera, tak, taki domofon, wideodomofon, więc przedszkole jako budynek stanie się zupełnie hermetyczny, to znaczy nikt nie powinien, nieupoważniony do budynku nie powinien mieć dostępu. No takie czasy nastały, że musimy dbać o takie podstawowe sprawy bezpieczeństwa. W szkołach też dostaję sygnały często, że pojawia się ktoś, kto jest intruzem, nazwijmy go w ten sposób, i no, trzeba by było też przemyśleć jakieś sposoby identyfikacji wejścia do szkół. Wiecie Państwo doskonale, że dzisiaj główne zagrożenia to jest przede wszystkim rozprowadzanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, ale też jak przykład ostatni z Dolnośląskiego pokazuje, no niestety co prawda to było poza terenem szkoły, ale tragiczna sytuacja, nie wiadomo z kim mamy do czynienia, tak? Kto się pojawi wśród dzieci, jakie będzie miał względem ich zamiary. Więc z tych wakacyjnych remontowo wieści chcę tylko dodać, że oczywiście trwa ciągle budowa czy w zasadzie modernizacja podwórek na ulicy Moniuszki Wojska Polskiego. Tam robimy to ze wspólnotami. Roboty posuwają się bardzo szybko i sprawnie. Podobnie jak na Alei 1 Maja, gdzie jest modernizacja wraz z powiatem, czy powiat w zasadzie z nami modernizuje Aleję 1 Maja. Niestety nie mam zbyt dobrych wieści co do ronda na ulicy Świderskiej. Z nieoficjalnej wieści tylko mogę powiedzieć, że podobno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczy termin wykonawcy zakończenia prac chyba do końca sierpnia. Ja oceniam, że jest to i tak nierealne, to jest niemożliwe z takim zaangażowaniem, jaki jest obecnie na placu budowy, żeby do końca sierpnia te prace się zakończyły, chociaż wszystkim nam zależy na tym, żeby oczywiście tak było. Budowa kładki, tu też wykonawca pomimo wpisu w dzienniku budowy o zmobilizowanie większej liczby pracowników i jak najszybszego udostępnienia deklaruje, że za około powiedzmy 2 tygodnie powinno być pozwolenie na użytkowanie takie częściowe, czyli że będziemy mogli przejść kładką, natomiast ona nie będzie ukończona. Tam jest sporo prac takich wykończeniowych z drewnem związanych między innymi z oświetleniem LED-owym, więc te prace prawdopodobnie będą trwały jeszcze przez wakacje, natomiast bardzo nam na tym zależy i jesteśmy codziennie na budowie, sprawdzając postęp prac, żeby jak najszybciej wystąpić o pozwolenie na użytkowanie części, przynajmniej połowy kładki, żeby jedną częścią można było przejść, czyli żeby były zamontowane już balustrady, żeby była zrobiona nawierzchnia i żeby można było korzystać, kiedy most obrotowy jest zamknięty, żeby przejść na drugą stronę. Wykonawca mi deklarował, że zrobi wszystko, żeby to jest priorytetem, żeby jak najszybciej to się stało, natomiast wiadomo, że pewien etap budowlany musi być zamknięty. W tej chwili trwa układanie chodnika od strony ulicy Nabrzeżnej. Prawdopodobnie jutro się zakończy, więc to już będzie jakby sprawa załatwiona. Kwestie doboru żywic i koloru nawierzchni kładki też już są zakończone. Zostaje kwestia tylko powiedzmy elektryczna, czyli doświetlenia, żeby można było wieczorem przez tę kładkę przejść. Z tego co wiem, to już wszystkie elementy oświetleniowe powinny być zamówione i za chwilę będą montowane. Czyli trzymamy kciuki za wykonawcę, żeby w ciągu najbliższych 2 tygodni uzyskał takie częściowe pozwolenie na częściowe użytkowanie tego obiektu, bo sami dobrze wiemy, jak to mocno jest potrzebne, kiedy most obrotowy jest zamknięty. I jeszcze ulica Róży Wiatrów, czyli budowa tutaj nieopodal, do końca lipca powinna być ukończona i to będzie nowy taki nowy trakt komunikacyjny w centrum miasta. To był pierwszy etap budowy i po zakończeniu pierwszego etapu budowy ogłosimy przetarg na budowę kolejnego etapu, który połączy tę wykonaną część z ulicą Kolejową i ogłosiliśmy już przetarg na sprzedaż działek w tym terenie z datą gdzieś około połowy października. Jeżeli te działki by znalazły swoich nabywców, a jest duże zainteresowanie, to ten kwartał centrum mielibyśmy za kilka lat kompletnie już. Działkach między hotelem Mazowie a Pasażem. Tak? Czyli tam są dwie takie duże działki, jedna ma około 3000 metrów, druga 2000 metrów kwadratowych. Bardzo duże zainteresowanie zawsze było tym terenem, ale mówiliśmy, że po wykonaniu ulicy dopiero będziemy te działki sprzedawać. Jeżeli one by znalazły swoich nabywców i inwestycje zostały w ciągu kilku lat zakończone, to mówimy o części centrum już kompletnie wykonanym. Przypomnę też, że za hotelem Mazowia działka została sprzedana już pod hotel kilka lat temu.
Nie znam zamierzeń obecnych inwestora, natomiast mogę powiedzieć, że interesował się statusem budowy drogi, czyli tak jakby uzależnia rozpoczęcie budowy hotelu od komunikacji w tym zakresie. Więc to jest takie miasto twórcze i konieczne, żeby miasto się rozwijało. Mamy teraz też postępowanie takie koncepcyjne na razie pod stację ładowania pojazdów elektrycznych, dlatego że jest zainteresowanie również podmiotów, które świadczą tego typu usługi, na ulokowanie takiej stacji nawodnej w Giżycku i lądowej, czyli elektromobilność wchodzi już szeroko na nasze tereny i taka stacja być może niedługo ładowania pojazdów, znaczy kilku pojazdów naraz, nie jednego, może powstanie w Giżycku, albo przynajmniej takie z punkty w Ekomarinie, bo chcielibyśmy, żeby to tu było, ładowania łodzi i skuterów, czy wszystkich jednostek pływających zasilanych elektrycznie. Więc ta elektromobilność do nas już niedługo pewnie też zapuka. Więc z takich informacji bieżących tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do Pana posła bądź do mnie, to ja będę moderował. Proszę o zadawanie pytań, będziemy udzielać na bieżąco odpowiedzi. Gazeta Giżycka. To nie, znaczy ja to, znaczy projekt nazwał to amfiteatrem, oczywiście to nie jest taki amfiteatr klasyczny, to jest takie bardziej miejsce spotkań. Organizator hip-hopu proponował, żeby było to miejsce, ale ja już na tamtym etapie mówiłem, że nie, żeby nie planował w tym roku wykorzystania tego miejsca pod hip-hop z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że nie znamy tak naprawdę dzisiaj daty otrzymania pozwolenia na użytkowanie, więc nie możemy dzisiaj planować, że coś tam się odbędzie, bo to może się przeciągnąć powiedzmy do sierpnia. To po pierwsze, a po drugie nie było jeszcze prób obciążeniowych kładki, one będą dopiero przed puszczeniem ruchu wykonane, będą zrobione pomiary. Co prawda konstruktor zapewniał i takie obliczenia przedstawiał, że ona ma wytrzymać duże obciążenia statyczne, natomiast w przypadku hip-hopu jest takie niebezpieczeństwo, że rytmicznie podskakująca duża grupa ludzi na kładce mogłaby ją wprowadzić w niepożądany rezonans, co jest dla tych obiektów bardzo groźne. I ja zawsze mówiłem, że jeżeli mówimy o amfiteatrze, to na pewno na małe kameralne wydarzenia typu Handel, tak, typu jakieś uliczne muzykowanie formy teatrów ulicznych, bo to będzie bardzo ciekawe miejsce do posiedzenia, wyłożone drewnem tykowym na tle powiedzmy kanału, żagli, więc to bardziej traktujmy jako miejsce spotkań kameralnych niż miejsce na koncerty typu hip-hop czy rockowych, ponieważ one niosą ze sobą dużo większe ryzyka. I tu nie typowałbym jednak tego miejsca z tego powodu, tak jak na airshow nie wpuszczamy publiczności na kładkę z tych samych powodów, że przeciążenie z jednej strony konstrukcji, a jeszcze połączone powiedzmy z jakimś ruchem mogłoby spowodować zagrożenia po prostu dla ludzi, a te obiekty nie są projektowane do tych rzeczy, tak? One mają służyć komunikacji, a nie widowni. Jakieś pytania może? Którym kinem? To jeszcze raz powiem, jest kilka wariantów. Ja nie wykluczam i nigdy nie wykluczałem, że ten obiekt będzie przez nas wykorzystany jako przez miasto. Natomiast na dzisiaj jest jeszcze petycja nierozstrzygnięta przez Radę Miejską formalnie, znaczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie dała opinii Radzie Miejskiej, chociaż Rada Miejska już się wypowiedziała w tej kwestii i głosowaniem 15-6 odrzuciła projekt uchwały wycofujący zgodę na zbycie tego terenu. Ja uważam, że w tym nic złego nie ma, jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnych ryzyk, bo przetarg, który byśmy przygotowywali, on by był rozpisany w taki sposób, że moglibyśmy go zamknąć bez wyboru oferty. To znaczy robimy pewnego rodzaju test rynku. Jeżeli rynek mówi, że ma pomysł na ten obiekt i przedstawi tę koncepcję, która by się komisja konkursowa by ją zaakceptowała, to jest najbezpieczniejsze, dlatego że to zobowiązuje później tę drugą stronę, czyli oferenta, do wykonania tej koncepcji i do spełnienia tych wymogów konkursowych. Natomiast jeżeli by komisja powiedziała, że żadna z tych koncepcji, bądź żadna by nie wpłynęła, nie zadowala w wystarczającym stopniu, mogłaby zostawić po prostu bez rozstrzygnięcia, co oznaczałoby, że możemy pójść w kierunku PPP. Mielibyśmy już doświadczenia z mieszkaniówki, którą w tej chwili właśnie procedujemy, bądź własnej inwestycji. I tu mogę powiedzieć, że równolegle pracujemy nad tymi trzema rozwiązaniami, czyli przetargu, bądź PPP, bądź własnej inwestycji przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Więc tematu nie zamykam, tylko jeszcze raz chcę podkreślić. Nadszedł czas na Kinofala, to znaczy ono nie może już dłużej tak stać. 15 lat chyba już jest nieużytkowane.
i stan budynku jest coraz gorszy. W ostatniej zimy kawałek ściany odpadł. My nie możemy dłużej czekać. Po prostu my musimy znaleźć jakieś optymalne wyjście. To jest centrum miasta i nie można pozwolić sobie na to, że ten budynek się zawalił. A projekt uchwały, który wycofywałby zgodę burmistrzowi na dysponowanie tą nieruchomością, de facto zamieniłby się w inercyjne czekanie na to, co się z tym budynkiem samoistnie stanie, czyli że on się by prawdopodobnie mógł sam zawalić i wtedy trzeba by było go rozebrać. Więc kwestie rozbiórki szacowaliśmy na około 500 000, zagospodarowanie terenu na co najmniej 1,5 miliona, więc 2 miliony musielibyśmy wydatkować tylko po to, żeby uporządkować ten teren. Bardziej racjonalne jest jednak szukanie nabywcy, inwestora, który sam to zrobi od razu, czyli powiedzmy rozbierze ten budynek i postawi nowy, bądź go doprowadzi do stanu używalności, chociaż to by było naprawdę dzisiaj bardzo kosztochłonne, bo opinie Straży Pożarnej Sanepidu już przed 10 lat w zasadzie zakazywały użytkowanie tego budynku ze względu na palność materiałów, z których jest wykonany złą stolarkę, tak, którą uniemożliwia ewakuację, tego typu rzeczy, więc zakres przebudowy byłby praktycznie prawie 100%, więc jak życie pokazuje, nie warto w takie obiekty inwestować w sensie oczywiście ekonomicznym, tylko je się po prostu burzy i buduje się w nowej technologii szybko, efektywnie i energooszczędnie nowe obiekty, nawet o tej samej kubaturze. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Gazeta Giżycka. Rowery pojawią się około 21 czerwca. Nie chcę powiedzieć, że 21 na pewno, ale rowerów, oj nie pamiętam, ale tam chyba coś około 10 czy 20, przepraszam, chyba około 20 rowerów. I one będą praktycznie w tych samych miejscach, które wskazaliśmy w poprzednim roku. Natomiast jeżeli chodzi o skutery, firma się nie odezwała, to znaczy przedstawiła nam jakiś taki wstępny raport z tych wypożyczeń skuterów w tamtym roku. Na ten rok czekaliśmy na jakąś odezwanie się firmy i co prawda kontakt był, no nie mogę powiedzieć, że nie, tylko nie dostaliśmy nic oficjalnego. Owszem, interesowali się tymi skuterami, to nie jest jeszcze sprawa zamknięta. Jeżeli przedstawią nam jakąś ofertę, która będzie godna zainteresowania albo ogłosimy jakieś postępowanie, bo to oczywiście tryb konkurencyjny też prawdopodobnie będzie wchodził w grę, to być może jeszcze w tym roku skutery będą, aczkolwiek ja uważam, że powinniśmy stawiać na transport rowerowy mimo wszystko. Transport rowerowy w mieście, gdzie mamy przy zamkniętym moście obrotowym duże problemy komunikacyjne między jedną a drugą częścią miasta, rower jest naprawdę świetnym sposobem. Ja korzystam, będąc w dużych miastach, korzystam z wypożyczalni miejskich rowerów. To są wydatki, jak pojeździłem kiedyś po Warszawie, z rzędu 2-3 zł w zasadzie za dzień, tak? Wypożyczalnie roweru, bo tam jest 20 minut, pierwsze 20 minut jest bezpłatne. 20 minut można dojechać w miejsce, które się docelowo planuje, a jak nie, to się tą złotówkę powiedzmy dopłaci, bo tam chyba pół godziny, jak się przekroczy, to jest złotówka. To nie są duże koszty, a przy dobrej pogodzie i naprawdę niewielkim nakładzie sił nawet, bo to ten rower nie wymaga przecież sprintu jakiegoś, można jechać sobie spokojnie. Szybciej się dojeżdża niż komunikacją, nazwijmy to samochodową, tak, czy jakąś inną. Więc rowery na pewno będą pod koniec czerwca. Skutery nie wiem, raczej nie, ale nie przesądzam jeszcze. No ale spróbujmy, zobaczmy na takiej próbie, tak, ile będzie osób korzystało. No zakładam też, że część osób korzysta z własnych rowerów, część korzysta z wypożyczalni takich, bym powiedział, stacjonarnych, hotelowych bądź przyhotelowych, czyli goście przyjeżdżający i mieszkający w jakimś hotelu wypożyczają sobie rower i objeżdżają okolicę całą, tak, nie przemieszczają się w ramach miasta. No to jest, te rowery mają służyć głównie tym, którzy się poruszają w ramach miasta, tak, czyli nawet nasi mieszkańcy, jeżeli mają sprawę do załatwienia w urzędzie, mogą śmiało ten rower zostawić pod urzędem, ktoś inny wychodzi na aplikacji, sprawdza rower wolny, bierze ten rower, tak, i jedzie sobie w inne miejsce miasta, bo są te takie stacje stałe, ale są te wirtualne też, które są widoczne w aplikacji, więc tych stacji, gdzie można rower pozostawić, jest na obszarze naszego miasta dość dużo i sprawnie można w ciągu 15 minut z miejsca na miejsce tym rowerem sobie przemieszczać się. Czy boisko przy SP7 zostało przeprowadzone? Nie. Boisko przy SP7 niestety jest do rozbiórki i tak, już ugoda sądowa jest zawarta bodajże 2 lata temu. Jest, to boisko się zapada i nie da się tego naprawić bez rozbiórki tego obiektu, więc do końca tego roku, ponieważ mija 10 lat trwałości projektu wykonanego tego boiska w ramach projektu Orlik,
Więc do końca tego roku musimy, no raczej zostawiamy tak jak jest, natomiast są dwie opcje. Pierwsza mówi, że powinno się tam zrobić boisko, czy w zasadzie trzy opcje. Po rozbiórce zrobić boisko pełnowymiarowe, w cudzysłowie powiem, bo tam pełny wymiar ciężko by było zmieścić, ale duże boisko trawiaste ze sztuczną trawą piłkarskie, które by było przedzielane na dwa mniejsze w razie potrzeby, bądź odtworzenie tego, co było wykonane, czyli boisko piłkarskie plus boiska wielofunkcyjne, tylko już z wykonaniem odpowiedniej technologii ustabilizowania tego gruntu, bądź trzecia myśl jest taka, żeby w tym miejscu po rozbiórce tych boisk wybudować halę, dużą halę widowiskowo-sportową. Ta opcja mi najmniej się podoba z tego względu, że taka hala oczywiście na co dzień by SP7 bardzo dobrze służyła, ale SP7 traci wtedy boiska. Dwa, taka hala potrzebuje miejsc parkingowych i to jest środek osiedla, więc mielibyśmy duże problemy, znaczy mieszkańcy mieliby duże problemy w przypadku jakiejś odbywającej się dużej imprezy, że prawdopodobnie goście pozajmowaliby wszystkie miejsca osiedlowe i generowałoby to dużo konfliktów i problemów, więc to miejsce jest jakby przeze mnie najmniej preferowane. Proponowana przez środowisko sportowe budowa tego boiska trawiastego na całej powierzchni wydaje się najbardziej racjonalna, ponieważ piłka nożna, oprócz siatkówki oczywiście, jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin i brakuje nam tych boisk, więc takie duże boisko, które by było przedzielane na pół i by było takie powiedzmy dwa mniejsze, wydaje się dzisiaj najbardziej racjonalne. W ugodzie, ugodą się zakończyła, tak, tak. Ugodą wykonawca zapłacił na naszą rzecz jakieś tam kilkuset tysięcy odszkodowania, już nie pamiętam kwoty, 300 chyba czy 400 tysięcy i sprawę stąd zamknął, tak, czyli no, my mając świadomość tego, że grunt tam było kiedyś bagno, tak, czyli sami wskazaliśmy grunt bardzo ryzykowny. Projektant też, nie wiem, już nie pamiętam szczegółów, nie chcę też tutaj na konferencji jakby tego tematu dotykać, ale generalnie nie było tak, że to jednoznaczna była wina wykonawcza, tak? Sąd miarkował tę karę niejako i ta ugoda została zawarta przez nas, zaakceptowana, bo wynikało to też z opinii biegłych. Byli powoływani biegli, którzy swoje opinie, chyba dwóch biegłych było, które przedłożyło opinię w tej kwestii i pogodziliśmy się z tym faktem, że to boisko po prostu jest do rozbiórki. No 10 lat służyło, tak? No, w okresie trwałości, no może nie całkowicie służyło, no ale budowa w tym miejscu Orlika była jednak okazała się zbyt ryzykowna, więc bez dodatkowych nakładów, dużych nakładów nie dałoby się tego zrobić w taki stabilny sposób, żeby to boisko wytrzymało. Ono się po prostu po jakimś czasie zwyczajnie zapadło, tak? I nie nadaje się w tej chwili, część tego boiska nie nadaje się do użytkowania. Czy są jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy Państwu. Dziękuję. I zapraszam na kolejną konferencję. O terminie oczywiście Państwa powiadomię. Miłych wakacji życzę.